Ale kobyła. Nasze tu popierdółki przy tym. Naprowadź. Bo ty pewnie obwodnicą pojechałeś do końca, a my przez miasto, źle pojechałem. Ani nawigacji, ani telefonu. Ja GPS też pojechałem. Ja nawet tak mówię, jadę, kurwa, ja nie wiem, czy on w gotówce tu zatankuje w ogóle. Ale wziąłem zegarki, kurwa, płatny. Wszyscy daliśmy. Na to zmokły już w góry. Ej, a może autobusem pojedziemy? Dopiero 30 km pojechaliśmy. Ile? 30. Żartujesz. Dlatego wziąłem bez balkonu. Co? Mówiłem, że będzie apartament, a nie hotel, tak czułem. No tak, mówiłem ci. Pokazałem, że to jest cały pokój. Właśnie o tym mówię, Fred, jak ostry bukuje. Dlatego zawsze mówię, jak ja bukuję i się nie podoba, to ja płacę. Już chciałeś jak na szybciej dojechać już pewnie. Nie, tak za szybko było dla mnie już jazda, ale... A, te 120. Machałem ręką, bo mówię, żeby dojechać i cię pierdolę. Czyli jaka dla ciebie jest taka jazda na... Stówka. A 110? 105 przy uprzedzaniu? 105. No to szersze nie narzeka. A, awaria, oliwa wyleciała. Oliwa sprawiedliwa. Nie na taką podepresyjną. Po przygodowo choroby. My to zawsze mamy. Jego życie to przygoda. Taki syndrom, że jak wracamy do codzienności, to nie możemy się odnaleźć przez kilka dni. Po takim koczowniczym trybie życia. No. Ja już na to myśl, wracając do roboty, wie, wpadam w szał teraz, także. Ale właśnie, tak jak mówisz, u niego to całe życie to jest przygoda. On nie ma monotonii. Jednak się cieszę, Fred, że nie masz z nami kontaktu, bo już no to blisko polo napierdala.
a tam na górę nie zaraz wejść. Słuchajcie, kurwa, żałuję tego mostu trochę. No, tylko ty blokowałeś, kurde. Tak naprawdę. Wyjdź mi teraz. A tego nie nagrywałem. Go, go! Myślałem, że to specjalnie właśnie robisz. Hahaha.